naturalnej medycyny, one nas uczą, że właśnie ciało zawsze właśnie sięga, idzie w kierunku zdrowia. Zdrowie jest jego naturalnym stanem. On zawsze chce, żebyśmy byli zdrowi, więc on zrobi wszystko, żeby osiągnąć to. I żeby to robić, to daje nam różne sygnały przez różnego typu dolegliwości. Na przykład jemy nie tak, no to wtedy, wiadomo, mamy zgagę, to mówi, słuchaj, to jedzenie ci nie służy, nie? Więc dlatego lepiej tego unikaj, nie jeść. Dlatego te bóle są. Więc on zwraca ku siebie uwagi. W momencie, kiedy jesteśmy świadomi, jesteśmy w kontakcie z naszym ciałem, no to powoduje, że wyeliminujemy te produkty. Zaczynamy słuchać swojego ciała i problem zostaje rozwiązany. Nie? Na przykład w przypadku ciężarnych. Bo w ciąży bardzo często kobiety zachodzą na początku, jakieś takie drobne plamienia, gdzieś tam te bóle się zaczynają, no od razu szybko biegną do lekarza, panie doktorze, mi boli, bo może tam być poronienia, czy coś tam się nie... Od razu pierwsza myśl, że na pewno będzie źle, nie? To są objawy poronienia. I nie myślimy o tym, że właściwie ciało musi nam dać w pewien sposób, na przykład kobieta. Do tej pory siedziała 8 godzin przed biurem, nie? Jak pracowała praca biurowa przed komputerem i ona siedzi, wiadomo, się, jak siedzimy na krześle, no to siedzimy w taki sposób, prawda? Nogi zgięte i tego. I macica jak szybko się rozwija w tym czasie, no to tu przebiegają więzadła, które właśnie między nimi też doprowadza, dotleniają macicę. I macica potrzebuje dużo tlenu, dużo krwi, żeby właśnie, bo szybko się rozwija. Mimo, kiedy kobieta prowadzi ten sam tryb życia, długo siedzi, to wszystko skrępowane, napięte, powoduje, że brakuje tlen macicy, nie? A jak brakuje tlen, to wiadomo, że macica musi w jakiś sposób to wszystko dokładnie pokazać, bo to jak dalej ta kobieta będzie siedziała, to może rzeczywiście dojść do jakiegoś tam większego problemu, może doprowadzić. I w tym momencie daje ciało ból. Kobieta zmienia pozycję, może to mu jest dobrze położyć i tak dalej. I ten ból właściwie przechodzi.